Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. To jest Grand Theft Auto Online. Wyścig dookoła jeziora. Wyścig z okrążeniami wokół jeziora w Wynwood Hills. Stworzony przez jakiegoś gościa, nie przez Rockstar, więc już jest spoko. Ale jak widzicie, ekipa Chiefa, kurczę, przejęła ten wyścig szturmem. Mamy rojownika, mamy Chiefa i Panony Mausa? 66? Nie, dobra, niech będzie, ale dobra, zobaczymy. Wysokie rangi mają. Bardzo wysokie. Nie, dobra, dajcie NTT oczywiście. Muszę się przyzwyczaić do samochodu, na który zbieram cały czas pieniądze i naprawdę końca nie widać tego zbierania. Nie, i serio, najpierw muszę uzbierać na tą furę, ewentualnie później na jej ulepszenia, żeby naprawdę mógł, żebym mógł się po prostu równać z innymi graczami, a później dopiero ewentualnie będziemy myśleć nad kupnem jakiegoś samolotu czy czołgu. No kurde, przypominam, że ja naprawdę nie gliczuję i nie mam zamiaru gliczować. Nie po to Rockstar specjalnie dał możliwość ukrócenia tej ścieżki do, powiedzmy, bogactwa poprzez normalne pieniądze, żebym ja musiał wykorzystywać jakieś błędy, glicze, a później jeszcze dostać za to bana i nie będzie odcinków dla was, no bez przesady. Nie mogę sobie na to pozwolić po prostu. Więc go! Oj kurde, tym razem bez turbo. Ale dobra, delikatnie Chiefa się udało zepchnąć, ale też prawie sam wyleciałem. Dobra, nie, Chiro. I wszyscy w kolorze ekipy. No i sorry, Chief. Dobra, ale tamci oczywiście się oddalili. Oddalili się bardzo daleko. Ile krążeń ustawiłem? Kurczę, nie pamiętam, moja pa... Ah, fucking hell! No nie. Ale wszyscy Zentorno biorą. Więc to musi być naprawdę dobre auto, tylko ja naprawdę nim nie potrafię jeździć. No, ale póki co tak patrzę, że NT Team też wcale dobrze nie idzie. Oh hell, oh hell, oh shit, oh, 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 no, no, no. Sorry, Chief, to trąbienie nie na ciebie, po prostu czasami skręcając, wciska mi się gałka. No, ale dobra, jesteśmy daleko, blisko za nim, znaczy się. Da się go zepchnąć? Delikatnie. Sorry. No dobra, mówiłem coś o kulturze osobistej, no tutaj nie zgrzeszyłem kulturą jazdy niestety, spychając go w przepaść. Wylądował gdzieś tam w czeluściach. Ale dobra, dobra, jadąc w cieniu jestem w stanie ich troszeczkę pospychać. No tam ktoś się przebił przez barierkę, nie wiem jakim cudem, ale tym lepiej dla mnie. Okej, nie, ten wyścig naprawdę nie jest zbyt długi. O, ale w ogóle co, czemu same wyścigi? Nie wiem, spokojnie, w tym odcinku postaram się, żeby nie było samych wyścigów, może jakąś akcję uda nam się zagrać. Znaczy, mam nadzieję, że coś tam fajnego wypadnie. Co tu się stało z nimi? Czy wy to widzieliście? Nagle wszyscy postanowili zatańczyć boogie-woogie? Co jest grane? Nagle jestem drugi. Jeszcze jaki przypadkowy ryn. Dobra, dobra, że ktoś mi siedzi na ogonie, rojownik! Ale mnie wmontował! Dobra, jedźcie gdzieś, już chciałem respawnować auto. Ale na szczęście nie było takiej potrzeby, no wypieprzaj. Znaczy cenię Roya i tak dalej, więc lubię też jego widzów. Choć na pewno, no nie wszystkich, bo on ma ich tylu, że na pewno paru debili tam się trafiło, ale... Mimo wszystko nie powinienem tak się zachowywać, no dobra. Nie powinienem ich tak spychać z trasy. Ale moment, moment, przecież nikt mnie teraz nie wyprzedził jeszcze. No, oszyt, oszyt, bardzo blisko choć jest. Ostatnie okrążenie, final lap. No, Chief delikatnie został zepchnięty, choć tak naprawdę to banda spowodowała, że w niego wpadłem. Więc mam nadzieję, że nie będzie żywił urazy. Ale w sumie... To było za to, Chief, że kurczę, poszedłeś do innej ekipy. Nie, dobra, serio, ja mu się nie dziwię, bo ja naprawdę nie gram aż tak często, on po prostu lubi grać z innymi graczami, a też poza tym... w innych ekipach może są jakieś, kurczę... Jakieś dodatnie atrybuty z tego, że się do nich przyłączam, przed nie wiem, dają ci siano albo coś, pokazują najlepsze miejsca, gdzie można expić, gdzie, czy na przykład cały czas robią z tobą dachowca, czy coś, no nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. A póki co mordercze lamy tylko gwarantują to, że jeżeli grasz ze mną, to jesteś później w odcinku. Ja w ogóle serio, muszę zajrzeć na Social Club, bo naprawdę dawno już tam mnie nie było. O shit, ale naprawdę zrozumcie też to, że ta magisterka jednak ma póki co dla mnie priorytet, no ale mimo wszystko, mimo tego, że jestem priorytecik ustawiony na magisterkę, to dalej, jeżeli mam czas na nagrywanie, to nagrywam, choć równie dobrze mógłbym wtedy nie nagrywać, a dalej pisać. I tak by było w sumie mądrzej. Naprawdę, kurczę, czas, no naprawdę niewiele. No okej, okay, zobaczmy. Kończę trzeci, to już wiedziałem, ale może coś nowego, na przykład ile zarobiłem, albo ile dostałem punktów reputacji, coś w ten deseń, coś w tym guście. Kurczę, mało peklu.
Ale ranga wjechała. No dobra, coś od 59 ciekawego. Kurczę, liczę, że od 60 będzie granatnik, to wtedy, sorry, ale troszeczkę zmniejszę kasę, jaką mam na koncie na rzecz właśnie kupna granatniku. Bo to jest totalna wymyślnie, a mi się podobało na przykład. W przeciwieństwie do Chiefa i pana Panonymusa. Nie, było całkiem zacnie. Ale dobra, moment. Co my tu mamy? Rockstar. Kurczę, no, a trójkąt już graliśmy. A może odświeżmy, faktycznie? O kurde. No dobra. To oni poszli grać trójkąt dla Santos i chyba ja też tam pójdę. Moment. Jak widzieliście tam w lewym dolnym narożniku przez ćwierć sekundy znowu. No i dobra, też nowy helikopter. Przez ćwierć sekundy tam w lewym dolnym narożniku pojawiło się, że jakieś moje statystyki wzrosły. Ale dobra, wiecie co? A ustawmy wyścig GTA na 4 okrążenia super samochodami z wyłączonymi niestandardowymi pojazdami. Ale wyrównanie niech będzie oczywiście. Drużynowy wyścig GTA. Nie, bo jest czegoś z innej... Ej, ja w sumie. Nie. Ale dobra, sorry, oczywiście radyjko. Okej. Powiedzmy, że okej. Ja zatwierdzam te ustawienia. Wyślijmy zaproszenia automatycznie i grajmy. Dobra. Nowa modyfikacja pojazdów. Niestandardowy lewy błotnik. Czemu tylko lewy? A po jaką cholerę mi tylko lewy błotnik? Co lewy będzie z innej parafii, a prawy z kompletnie co innego? Ale dobra, 4 sztuki nowych ciuchów jakby co też się pojawiły. Nie, ale dobrze, niech Chief się uczy od Verusa, że bycie w ziomach jednak popłaca. Nie, no dobra. Nie będę, że tak powiem, wywyższał jednej osoby na drugą, a po prostu zobaczę kogoś, w kogo mogę strzelić rakietą, to zrobię. Dobra, wszyscy dołączyli, no to jedziemy z tym koksem. Czekam. Nie, dobra, uruchamianie. Więc długo pewnie nie będę musiał czekać. No ale okej, jest Chief, jest Rojownik, jest Jack, jest Panonymus, jest Mateusz II, jest Verus, jest Wallisba. Albo Wallisiba. Nie, zresztą obojętnie. Ło kurcze. Widzieliście jaka ekipa? Kolorowo, naprawdę. Całkiem dobra grupa indywiduów się tutaj znalazła. Okej. Salucik w waszą stronę mimo wszystko. Kontynuujmy. Kup całą amunicję? Wow, faktycznie. Jak mogę startować z bezkolbowym? Serio? Łej kurde, praktycznie w ogóle nie mam amunicji, więc nie, wybaczcie, ja do 1000 muszę kupić. I postawmy 300 dolców. Wiecie, żeby się nie wykosztować. Dobra, gotowy. Ready and waiting. Ja, w sumie też będzie można troszeczkę zmienić ten oficjalny wygląd Superlamy na rzecz jakiegoś innego. Aha, ale teraz jak właśnie? Tak właściwie jak się strzelało? Aha. No dobra, mamy możliwość wyjścia z pojazdu, jakby co? No ale chyba tego nie będziemy robić. 3, 2, 1, go! Poszedł! Dobra, ja tu już kiedyś grałem, panowie, to jest ostry zakręt, 180 stopni w lewo praktycznie, więc zwolnienie. No nie wziąłem! Fuck! Ale dobra, komuś teraz pokrzyżowałem plany i to grubo. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy. Łooo, shit, eksplozje. Jednak włączenie trybu GTA było dobrym pomysłem. Moment, ja też mogę tak po prostu strzelać? Tak po prostu? A nie, po prostu tam mogę sobie rzucić koktajlem co najwyżej. Ale widzieliście, mimo tego zatoru jestem dalej trzeci. Pa! No, już myślałem, że nie weźmie. No ale palemkę musiał skroić. No to co za as. A dobra, zostawmy parę przyjemnych paczuszek dla innych. Ale tracę teraz granaty, które by mi się przydały w swobodnej rozgrywce pewnie. Albo w innych misjach, ale... Dobra, ręczny. O, kurczę, na wiele się nie zdało, ale przynajmniej nie wyjechałem aż tak bardzo daleko poza tor. Dobra, to zatrzymanie, nie wiem, po jaką cholerę by opiechol. No nie! Fuck! No tu się coś dzieje. Ej, no kurde, jakim cudem oni mogą do mnie strzelać? Aha. Znaczy wiem, bo mają broń. Oh shit! Pod pełnym obstrzałem, pod pełnym! Zrobił to, co ja zazwyczaj robię, jak inni w ten sposób skręcają. No dobra, co sobie, że mam uszkodzony pojazd? Trudno! Ło! Wow, aż tak bardzo? Dobra, odwróćmy się. Mimo wszystko, no ale kurde! Te cenne sekundy, to już teraz nie będzie szans na zwycięstwo. A poza tym, gdzie są moje rakiety?
Ej, mam pistolet. Czemu nagle teraz się włączyły te bronie? A wcześniej jak sprawdzałem, to nie było nic. No to jest grubo niesprawiedliwe. Ale dobra, włączmy pepans. Jest tam gdzieś. No, fagosty zakręt. Dobra. Ciężki vintage. Jest pepans. Dobra, aby co będziemy lutować na potęgę. Ale to jeszcze chwilę, jeszcze chwilkę, jeszcze momenci. Aha, moment, bo on też zwalnia, kiedy ja to właśnie robię. Dobra, pięknie, koleś, dzięki, ale się przysłużyłeś teraz. Dzięki tobie nie, że zgarnąłem punkt kontrolny, to jeszcze całkiem zacnie wyrobiłem zakręt. Dobra, tutaj nikt mi w tyłek nie wjechał, na szczęście. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Nie, serio, to jest wyścig, mimo wszystko. Kurde, po kołach! Ale dobra, no kurde, za wolno! No rozpieprz ten... Jak niemiło, jak niefajnie. No dobra, udało się skroić chociażby jeden. Ale serio, jadę z przestrzeloną oponą, to nie jest nic fajnego, naprawdę. Jakbym wiedział, że... O, shit, widzieliście, bombka już była gotowa tam za mną. Ha, 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 Verus, i co? I co? I nie udało się poczęstować mnie bombą. Ha, ale dobra, dalej jestem piąty. To nie jest moja ulubiona pozycja, ale w sumie moją mniej ulubioną pozycją jest ostatnia, więc... Ej, ale kurde, nie, dobra. Kit, zróbmy odrodzenie, tylko niech to nastąpi szybko, proszę, no bo kurde, naprawdę, cenne sekundy lecą. Ach, no dobra. No kit, a dobra, postrzelajmy chociaż troszeczkę. Delikatnie. No znowu nie przejechałem, no! A nie, tam widzę, ktoś tu lubi czymś rzucać. I to lubi bardzo mocno, fucking shit, dobra. Okej, no. I to tam eksplozje się pojawiają, czyli Verus zostawia za sobą ślad nie z okruszków, jak wiesz, mi Małgosi, tylko z granatów. No ale dobra, no w sumie sam włączyłem wyścig GTA, nie ma co teraz się dziwić, że ludzie tak po prostu robią. No ale spróbuję mu przestrzelić oponki. Za chwilkę. Tylko tu trzeba zgarnąć, dobra. Ale nie udało się. Jej szósty, nie wierzę! Czemu nagle szósty? Kto mnie wyprzedził? Dobra, trudno. Nie można zawsze być pierwszym. Jakbym kiedykolwiek był pierwszy. Nie no, dobra, cio. Statystyki przeczą temu zdaniu, bo faktycznie 20 razy byłem pierwszy, niby. Bo zliczymy tylko wygrane, przypominam. Ale ten chyba nie zdąży dojechać. No dobra, ale zawsze można popatrzeć, jak mu idzie. Aha, dobra. Co on chce teraz zrobić w tym konkretnym momencie? No. Aha, rozwalić inne pojazdy. No dobra. No nie było aż tak źle. Jaja były. No było też trochę nerwów. No ale to głównie przez moją głupotę i to, że w super samochodach po prostu nie mam kuloodpornych opon jeszcze. Ej, i pan Onymus wygrał. 100 pro skill, tak? A czyli może po prostu Chief zaliczył awans w hierarchii społecznej, jego umiejętności są na tyle dobre, że przyjęli go do lepszej ekipy. No ale czy jest jakaś lepsza ekipa od Morderczych Lam? Przecież w innych ekipach nie ma mnie. Ale to arogancko zabrzmiało, piecho. Ale arogancko. Okrutnie. Ale dobra, co tutaj mamy jeszcze ciekawego? Ej, może faktycznie kwarantannę? Ja z chęcią, naprawdę. Dajcie coś... No, parę osób się rzuciło, no. Parę. No dosłownie parę. Rockstar, rojownik. Obserwatorium. No w sumie można walnąć obserwatorium, ja jestem za. Coś innego niż tylko wyścigi. Jakieś strzelanie jak najbardziej by się przydało. Co z tego, że stworzone przez Rockstar? Ale kurczę, trzeba jeszcze będzie ustawić porę dnia. Koget Classic. Widzieliście, że znowu kurde ułamek sekundy. Specjalnie wyłączyłem udostępnianie kolejnego odcinku z Devil May Cry, w którym autentycznie mówię, że no już niedługo premiera Dark Souls 2, ale będzie z tego odcinków, Czyli teraz sobie pomyślcie, jak stary jest ten odcinek. Liczba drużyn 2? No w sumie, po co więcej? Ale ustawmy więcej zabójstw. A może po prostu, o, zróbmy w ten sposób, dokładnie, ustawmy 10 minut, docelowy wynik wyłączony, tagi włączone, pasy zera przeciwnika, niech będzie włączony, pora dnia aktualna, nie, niech będzie rano, będzie morderstwo o poranku, pogoda obecna, nie, niech będzie ładna, to deszczowy poranek, albo nie, dobra, niech będzie ładna, ruch uliczny włączony oczywiście, wymuszona plus zebrana. No nie, no bo jak ustawię własną, to kurde. A właśnie, mogę zmienić coś innego niż SMG? Chyba nie.
Ale dobra, wyłączmy radyjko w cholerę. Dobra, zatwierdzam ustawienia. Wszyscy gotowi, gotowi, no to po prostu jedziemy. I Kakatax też się pojawił, ale też w ekipie jest Kill. Kurde, muszę się chyba zainteresować tą ekipą, zobaczyć sobie, co ona takiego oferuje, że tak wiele osób tam poszło. Kurczę, smutno mi teraz trochę, serio. Z kim jestem? Z Chiefem, no to spoko, no to salucik, jak najbardziej, siemka, elo, witam, cześć! I zobaczymy, czy nam ta druga ekipa faktycznie ma jakiś skill. Kurczę, Akid! Postawmy kafla. A co tam? Kamizelka w użyciu oczywiście. Pyk. Ale co? Aha, nie mogę podnieść, to się kupić amunicji. No dobra, nie, dlatego nie mogę, bo ustawiłem wymuszoną plus zebraną. Ale moment, od kiedy Chief jesteś kobietą? Ha? What the fuck? Co, Rafalala ci się spodobała? Co? Ten transwestyta bijący, kurczę, normalnych obywateli? Dobra. A w sumie nie ruszam tego tematu. To jest temat, kurczę, którego nie rusza się, nie powinno się ruszać nawet 10-metrowym kijem. A poza tym ten temat mnie nie dotyczy. Więc niby czemu miałbym się wypowiadać, no ale ej! No po główce dostał ode mnie. Ach, kurde. Kakatax mnie podziurawił. Ale niech tak będzie, niech tak będzie. 10 minut napieprzania do nich. Wow, dobra. No dobra, ale przeskakuj przez ten płotek. Jeżeli mogę cię prosić. No przecież tu lecą. A nie, sorry. No tu jest! No nie, sorry, to też nie to. No the hell, the fuck i what the hell. Dobra, jest jakiś granat. Dobra, SMG jest fajne, tylko że zaraz skończą się naboje do SMG właśnie. No tam heady szły! No tu też, no! Pięknie. Przecież jeden kill. Dobra, wbijmy tu. Ej, dobra, przejmę granat. No gdzieś ty go rzucił, kretynie! Fuck! No znowu źle! No, no i tak do kitu. No znowu do kitu. Ten za wysoko. Oj, padnij, bo cię zestrzelą. Dobra, przeładowane, ładnie, dziarsko, pięknie. Okej. Okay. Jak on mnie trafił? No! Dobra, pięknie. No tak, dobra, ale w sumie to było nawet mądre, żeby tak się wywalić. Ej, dobra, dajcie mi tutaj... O, dokładnie. No moja drużyna wygrywa, więc póki co dobrze postawiony tysiączek. No tam jego, nie widziałeś go? Serio? No rozważ szakala! No niekoniecznie bombą. Dobra, zmieńmy to już. Aha, bo nie mam nic innego. Dobra. To mam ograniczone możliwości walki teraz z nimi. Trudno. Dobra, żeśmy tam coś. Kogoś zabiłem? Niestety nie. Ale dobra, podejrzewam, że tu będzie jeszcze jedno wejście, fuck. No dobra. Ale ej! Czego rozwaliłem? Dokładnie! Ha! In your face! Albo to w sumie... In your legs, bo była pod twoimi nogami. Oj, gdzieś tam. Ktoś coś, jakoś coś. Sądzimy podniósł jakąś, kurczę, amunicję teraz. Ach, kurde, rojownik. No i mała drużyna zaczęła przegrywać. Może dlatego, że ja zginęłem teraz i nie zabiłem nikogo. Dobra, tam nikogo, ale jest na górze. Fuck, nie, dobra, muszę się przemieścić. Need to change my place of being. Turlaj, tak jest! Dobra, pięknie, oszczędzam amunicję. No bo to jest są jaja, wyczerpiesz amunicję i musisz naprawdę... Na kurczę, ale bym przysiągł, że dostał w głowę. Bym przysiągł, że naprawdę dostał w łeb. No, okej, dobra, ogólnie rzućmy, jak ta moja ekipa. O, wow, rojownik daje radę, się okazuje. Dobra, kit. No, okej, ale fajnie by było dostać się na górę. To może to być faktycznie zadanie delikatnie utrudnione. Dobra, komuś uratowałem tyłek z drużyny, bardzo fajnie. Tak powinno się grać drużynowo. Dobra, przeładujmy. Nie ma jak, nie ma czego. Chyba nie ma czym przeładować nawet. No i... No fuck, ale tej, no teraz nie wiem autentycznie, czemu mi się, kurczę, nie włączył auto-aim.
już patrzyłem w jego kierunku. Ale okej, okay, dobra, chyba wystartowałem na górze. Oj, dobra, dobra, dobra. Tu nikogo. No ale leżą dolki. Przecież tyle sobie zarobię. Choć nie, mogły to w sumie nawet nie być dolary. Mogło być zupełnie co innego. No dobra, zdradziłem naszą pozycję. Wybacz, Chief. No, fuck. To się musiałem schować. No kurde! No bez przesady, przecież w łeb, dostawał, autentycznie dostawał w głowę. No dobra, ale naprawdę niewiele brakuje, żeby moja drużyna zaczęła tutaj prowadzić, więc... Kurde, the fucking shit. Trzeba się schować. No blutuj, no niech go, no! Dobra, pięknie, 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 turlu, turlu! No idzie twój skill! Haha, Chief cię wykończył. Znaczy to nie jest żadna ujma na honorze, po prostu kurczę, Chief jest dobry. I dlatego jest w ekipie, która ma skill w tytule. Dobra, dajcie, dobra. Tam ktoś nabiega z tej strony może przypadkiem? Pewnie, że tak, no ale kurde! Ściągnął mnie. A jak tam w ogóle wyglądamy z statystykami? No. Chyba jest coś na górze? Zapewne, więc tam muszę się teraz dostać. Wbiec jakoś. No jakoś, no schodami. No kurde! Rojownik! Dobry jest, dobry. Ale by jaja, by to się okazało, że to faktycznie jest rojo. Nie, raczej nie. Raczej to nie jest możliwe. Znaczy nie, możliwe jest. Bo rojo tylko póki co stroni od konsol najnowszej generacji, ale te starsze chyba ma. Jak tam ktoś był? Tak wysoko? No kurde, jak on to robi? Że dosłownie jednym strzałem mnie zabija, a kiedy ja mu strzelam w łeb, to on żyje, no the hell. To nie powinno mieć autentycznie miejsca, serio. Dobra, ale liczę, że teraz... No nie no, dobra, nie zaskoczę ich raczej wbiegając tu na górę. No ale to jest najmądrzejsze, co mogę zrobić. Tylko tym razem po prostu nie wbiec na strzała puta, tylko się na niego przyczaić. Dobra, jestem na dole. Tak go zaskoczmy. Spadając na ryj. No tak. No tak. No tak. To było piękne. Naprawdę, kurde, piękne. Piechol. Super Lama, pamiętasz tą ksywę? No i to właśnie teraz się okazało, że jak najbardziej jest adekwatna. Dobra, tam mu jakoś pomogę może. Strzelając ręcznie. Nie, ani trochę niestety. Zobaczcie, bo oni tutaj się panoszą. Z tego co widzę. No dokładnie. Dobra, jest tam. Dalej jest tam, ale... No główkę dostał ode mnie! Niech go szlak, 3 naboje. Ewentualne 3 headshoty, ale... Raczej nie. No ale to tak trzeba będzie zrobić. Albo... Ej, jest jeszcze shoty. No tak. Ale to było za daleko niestety, ziomek. Piękny granatnik tam poszedł, piękny! No. Świetnie to zrobił, świetnie, naprawdę, podobało mi się. Teraz tak, żeby jakoś grubo nie zmoczyć tu. Wow, czemu tu na dół, tam nic nie ma. Nothing there to see, nothing there to do. No chyba, że tu ktoś biegnie. Teraz nagle. No. Halo, jest ty kto? No przeskakuj ty. Łosiu. Dobra. Ale na górze czy na dole, powiedz mi tylko tyle. Cholera, nikogo nie widzę. W pobliżu. Znaczy tam są. Jak tam moje SMG? Słabiutko na maksa. No ale trzy headshotiki poszły. Dobra, szocik! No! No i kurczę, oczywiście kto? No rojownik. No dominuje mnie, no 5-1. No już to zwróciłem na to uwagę, abyście kurczę nie zauważyli. Dobra. Come on, come on, come on. Szybko, szybko, szybko. No wszystko jest jeszcze kurczę do wygrania tutaj. Jest taka możliwość, ale nie możemy się skupić na jednym miejscu tylko. Ja muszę pobiec z drugiej strony. No przecież ja wyłączyłem czas. A nie, sorry. Właśnie czas zostawiłem, wyłączyłem kile. Więc tak, strzelba tułkowa, aby co jest. No, kurczę, ale się przestraszyłem, że nie pomogę, a byłem tak blisko. No, no ale strzał dostał. Jeden.
Ale znowu rejownik, no co jest grane z tym gościem? On naprawdę ma 6 skills. On powinien być szefem tej ekipy. Raczej. Jeżeli faktycznie nazwa jest adekwatna, no. Dobra, dobra, tam na końcu powiadacie, nie? Nie, 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 to tak, to ja tam się nie wbijam, póki co, ja się wbiję na górę. Na górze jest dosyć bezpiecznie, bo nie można strzelać z dołu, ale można rzucić granat oczywiście, bądź coś innego. Zrobić przykrą niespodziankę. No tu był! Tam jest! No nie, to nasz, dobra, to kit. 30 sekund. Panowie, wszystko da się odrobić, no! O, jednym strzałem, kurde! Co wy macie, golden guny? To nie jest golden eye, kurczę, żeby jeden strzał zabijał, jak sobie golden guna ustawisz, no. Seria przegranych. Niech to szlak. Dobra, wyskoczmy. Może się uda jeszcze jakiegoś killa zrobić, albo zginąć oczywiście. Też to jest możliwe, też to jest możliwe, no pewnie, no cholera, jakżeby inaczej. Kafla wtopiłem, proszę państwa. Dokładnie to się stało, dokładnie to. No dobra, trudno. Ale zabij gracza walce wręcz? Czy ja bym strzelił kolbą, to by było zaliczone? Kurde, bym się kurczę bardziej zbliżał do innych. Nie, ale dobra kochani, jeszcze rzucimy tylko okiem szybko na statystyki i ja w tym momencie skończę ten odcinek. No rejownik, Anonymous, tam Khatax i jeszcze Jack wygrali, a ja przegrałem tysiaczka w zakładach. Dobra, statystyki w całym... Ole, kiepskie statystyki na moim koncie. Ale dobra kochani, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej i wielkie dzięki za oglądanie oczywiście.